Zaginiony dubbing Kubusia Puchatka po latach w końcu został odnaleziony. Mam straszyć? Czy dasz coś? Prosiaczku, a gdzie twój kostium? Chodzi o Bubu Puchatku, średniometrażową produkcję, która pierwszy raz w Polsce została wyemitowana w 2000 roku. Przez lata nie było wiadomo, czy poleciała w telewizji z lektorem, czy z dubbingiem. Okazało się ostatecznie, że był to dubbing i wystąpiła w nim cała klasyczna obsada z Janem Kociniakiem, Jackiem Czyżem, czy Ryszardem Nawrockim na czele. Nigdy nie wiadomo, co skrywają archiwa albo kasety ze strychu.